Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na odcinek, w którym podzielę się z wami moimi top ulubionymi produktami pielęgnacyjnymi odkrytymi na przestrzeni kilku lat. Niektóre z nich odkryłam na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy i to jest top of the top 10 najlepszych produktów, do których na pewno będę wracać. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj się znalazło, co mi się sprawdza, to koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy! I zaczniemy od produktu z kategorii do zadań specjalnych, ponieważ jest to gagatek, który w szczególności w okresie zimowym, wiosennym, przy zmianie temperatur, kiedy pojawiają mi się jakieś niedoskonałości, bo latem akurat mam z tym zwykle najmniejszy problem, pomaga mi je wysuszać i mam tutaj na myśli, pewnie część z was już się domyśla, Mario Badescu Drying Lotion. On, słuchajcie, wyparł ten żel punktowy z Eveline, który zresztą też wam polecam, z tym, że on ostatnio jest trochę słabiej dostępny, bo on mi się skończył, poszukiwałam go w różnych drogeriach, słuchajcie, i nie mogłam go stacjonarnie znaleźć. I dopiero ostatnio udało mi się go zamówić online w naturze, także czekam, aż do mnie dojdzie i będę go oczywiście używać, ale jednak mimo wszystko best of the best jest dla mnie ten drying lotion z Mario Badescu. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę bardzo szybko radzi sobie z wysuszeniem niedoskonałości. Nawet jeżeli macie jakiś wulkan, który nie chce się dać wycisnąć, no ja wyciskam krostki, dlatego że zauważyłam, że jak pozwalam takiej krostce się rozwinąć w pełni, to ona się tak lekko zaleczy, a później znowu w tym miejscu powstają krostki, więc zwykle wolę oczywiście w takich dosyć sterylnych warunkach czystymi dłońmi bądź patyczkami do uszu sobie takiego pryszcza po prostu wycisnąć, żeby tam nic nie zalegało. I później wysuszam go właśnie tym specyfikiem Mario Badescu, ale też jeżeli jeszcze pryszcza nie da się wycisnąć, to on fajnie jakby go wyciąga ze skóry do tego stopnia, że wystarczy dzień, maksymalnie dwa dni nakładania tego produktu na niedoskonałość i ona faktycznie podejdzie wyżej i będzie można ją po prostu wycisnąć i się pozbyć tej zawartości. Także serdecznie polecam wam ten produkt, on kosztuje około stówki, o ile dobrze pamiętam, ale jest bardzo wydajny, ja mam nadal pierwsze opakowanie i sporo tego jest, także jest to produkt niesamowicie wydajny i z pewnością będę do niego wracać, chyba że kiedyś znajdę jeszcze coś lepszego, ale póki co nie zanosi się, także rewelacyjny produkt do wysuszania niedoskonałości. I przechodzimy dalej, moi drodzy, do mojego ulubieńca już od lat, do którego wracam, wielokrotnie już wracałam, zużyłam kilka opakowań, nie wiem, z 8, może nawet do 10, i to jest krem pod oczy, do którego niejednokrotnie wracałam z podkulonym ogonem, bo coś innego mi się nie sprawdziło. To jest krem, który wiem, że nigdy mnie nie podrażni, że mogę go nałożyć nawet kiedy mam, nie wiem, zatarte oczy, bo miałam bardzo intensywny makijaż i ciężko mi się go zmywało, albo po prostu nie uważałam przy zmywaniu. Wiecie, czasami popełniam takie grzeszki i mam pozacierane zewnętrzne kąciki. I właśnie to jest krem, który wiem, że mi ich nie podrażni, wręcz przeciwnie, że mi je ukoi. A jest to krem, może część z was już się domyśla, właśnie marki Koi, czyli aktywny krem pod oczy. Kocham ten krem, jest best of the best. Nawet, słuchajcie, moja znajoma, która ma bardzo wrażliwą cerę, skusiła się na kilka produktów tej marki i jest też zadowolona, także serdecznie wam ten krem polecam, jeżeli poszukujecie intensywnego nawilżenia skóry, zarówno na noc, jak i na dzień pod makijaż, ponieważ on nie wchodzi w reakcję z podkładami, korektorami i nic się nie waży, pięknie nawilża, koi skórę, bardzo fajnie ją też odżywia, także jeżeli faktycznie macie problem z mocno przesuszającą się skórą pod oczami, bądź ta wasza skóra jest po prostu bardzo cieniutka i wymagająca, to ten krem z pewnością wam się sprawdzi, naprawdę wracam do niego za każdym razem z ogromną przyjemnością i kiedy zaczynam kolejne nowe opakowanie, to po prostu mam poczucie, że jest to rewelacyjnej jakości produkt, który od lat już mi się sprawdza, bo markę Koi znam już pewnie jakieś bite 2 lata, może nawet dłużej, także serdecznie polecam, coś wspaniałego. Jeśli chodzi o markę Koi, to też bardzo polubiłam się, co prawda nie używam tego produktu od 2 lat, bo akurat wszedł na rynek kilka miesięcy temu, ale używam i zużywam już właściwie drugie opakowanie, jest to krem z retinolem roślinnym, on jest właściwie kremem z bakuchiolem, to jest bardzo fajny składnik, w szczególności teraz z latem, ponieważ delikatnie złuszcza na skórek, ale w sposób niesamowicie subtelny, nie jak retinol, bo z retinolem można czasami przesadzić, tutaj
tutaj nie przesadzimy. Dodatkowo w składzie mamy niacynamid, także jeden z moich ukochanych składników, który pomaga mi utrzymywać twarz w ryzach, ponieważ łagodzi niedoskonałości, też delikatnie zwęża pory, bo takie właściwości ma też niacynamid, do tego, tak jak wspomniałam, pięknie łagodzi wszelkiego rodzaju niedoskonałości i też one rzadziej się pojawiają, dodatkowo przy tym wszystkim pięknie skórę nawilża, także ja jestem niesamowicie zadowolona z tego kremu i serdecznie Wam polecam, nie tylko teraz latem, ale też zimą śmiało możecie używać, jeżeli na przykład obawiacie się retinolu, chociaż bakuchiol to nie jest to samo co retinol, natomiast ma właściwości dosyć podobne, łagodniejsze, bezpieczniejsze może dla osób, które mają tendencję, mają cerę wrażliwą. Z mojej strony naprawdę duże polecanko, dodatkowo śmiało możecie nakładać go pod makijaż, pod SPF, oczywiście wtedy w rozsądnej ilości i na pewno Wam nie zaszkodzi. I przechodzimy dalej, moi drodzy, troszeczkę chaotycznie będę dzisiaj o tych produktach opowiadać, bo takie sobie tutaj na stole rozłożyłam, troszkę tego nie przemyślałam. W każdym razie teraz przejdziemy do toników. Ja mam do polecenia dwa zupełnie różne toniki na różne problemy. Pierwszym z nich jest mleczny tonik kojący z Bielendy Supreme Lab Microbiom Pro Care. W ogóle kocham całą tę serię, no ale musiałam zmieścić się tutaj w odpowiedniej ilości, także jeżeli macie suchą cerę, wrażliwą, potrzebujecie ekstra nawilżenia, to serdecznie Wam całą tę serię polecam. Też używam bardzo chętnie, w szczególności maski na noc, bo jest cudowna, ale ten tonik naprawdę jest rewolucją w mojej kosmetyczce, dlatego że za każdym razem, kiedy mam skórę może troszkę podrażnioną bądź przesuszoną, on po prostu działa na twarzy jak takie mleczko otulające, daje uczucie ukojenia. Dodatkowo żel z tej serii do mycia twarzy w połączeniu z tym tonikiem, no to po prostu macie poczucie, że już w sumie nie potrzebujecie więcej kremów, bo już ta buzia jest napita, nasycona właśnie tymi dobrymi składnikami nawilżającymi, odżywczymi, ale oczywiście krem warto później nałożyć, chociaż ten z SPF-em. W każdym razie, jeżeli poszukujecie ukojenia, nawilżenia skóry, jeżeli szczypie Was twarz bezpośrednio po umyciu na przykład, no to serdecznie polecam Wam się przerzucić właśnie na ten tonik i kupić sobie też ten żel do mycia twarzy. Tak mówię poza konkurencją, bo muszę się zmieścić w odpowiedniej ilości produktów, ale on też jest super, więc cała ta seria jest ekstra. Mam ją, używam i naprawdę serdecznie Wam polecam. Ja nawet nie używam wacika, wylewam go sobie na dłoń i wpracowuję w skórę i on przepięknie buzię odżywia. Później odparowuje, ale pozostawia na twarzy taką delikatną, nietłustą powłoczkę nawilżenia. Naprawdę coś cudownego, polecam. A z kolei drugi tonik, który chcę Wam dzisiaj pokazać, ma zgoła inne zadanie, bo jest to tonik żelowy, złuszczająco-rozjaśniający z kwasem migdałowym i glukonolaktonem. Tutaj ta konsystencja żelowa jest troszkę taka pod znakiem zapytania. Tonik nawilżający z tej serii jest bardziej właśnie taki żelowy w konsystencji. Natomiast jeśli chodzi o ten tonik, on działa jak taka lepsza wersja tego kultowego niegdyś toniku Pixi Glow Tonic. On sprawia, że jeżeli robi Wam się jakaś kaszka na twarzy, z którą nie możecie dać sobie rady, potrzebujecie takiego lekkiego złuszczenia po całości, to on Wam pięknie wyrówna fakturę skóry, właśnie pomoże Wam się pozbyć takich malutkich krosteczek, nierówności na twarzy, nierówności w fakturze. No coś wspaniałego, dodatkowo nie podrażnia, świetnie mi się sprawdza, to jest moje już trzecie opakowanie. Także serio, moi drodzy, jak w ogóle słyszę o marce Linia, to oczami wyobraźni widzę właśnie ten tonik, bo moim zdaniem jest to topowy produkt tej marki. I też żel z kwasami do mycia twarzy, który zużyłam, to też tak Wam wspominam mimochodem, ten taki czerwony jest super. Już mi się skończył, muszę uzbroić się w kolejne opakowanie. Ale wracając jednak już do toniku, to on przy tych swoich właściwościach właśnie rozjaśniająco-złuszczających jednocześnie nie przesusza skóry, wręcz przeciwnie, pozostawia skórę taką fajnie przygotowaną pod dalszą pielęgnację, nie piszczącą z bólu, z wysuszenia. Także to myślę, że też może fajnie sprawdzić się osobom, które mają cerę trochę bardziej wrażliwą, może nie jakoś bardzo ekstremalnie wrażliwą, bo wtedy ogólnie nie szłabym w jakieś kwasy, a tutaj mamy kwas migdałowy, ale mimo wszystko, jeżeli no, macie jakieś doświadczenie z kwasami, potrzebujecie czegoś delikatnego do wyrównania faktury Waszej skóry, to jest hit naprawdę
kocham. Kocham i na pewno będę wracać i używam namiętnie, bardziej w miesiącach, wiecie, jesienno-zimowych, jeszcze wiosennych, dlatego że no wtedy po prostu tych niedoskonałości mam więcej. Teraz ostatnio bardziej stawiam na nawilżenie mojej cery, także troszeczkę poszedł na bok, ale na pewno jak tylko przyjdą troszeczkę chłodniejsze dni i zacznie mi się pojawiać jakaś kaszka na twarzy, to z ogromną przyjemnością do tego toniku wrócę, także naprawdę ogromnie Wam polecam. Kolejny produkt, o który pytania dostaję regularnie, co to jest dokładnie, bo kiedyś pokazałam Wam go na Insta Stories w kontekście niedoskonałości na ramionach i dekolcie. Ja co prawda nie borykam się z niedoskonałościami na dekolcie, ale pojawiają mi się takowe na ramionach w okresie letnim i słuchajcie, trochę się ostatnio zaniedbałam i niczym tych ramion nie smarowałam, także to jest w ogóle dobry moment, żeby wrócić do tego z powrotem, bo za każdym razem, słuchajcie, zapominam nałożyć ten produkt na ramiona, a wiem, że on działa cuda, bo już jakby to sprawdziłam nieraz. Mam tutaj na myśli Basic Lab Peeling kwasowy zmniejszający niedoskonałości i tutaj mamy różne kwasy w składzie, redukcja i zwężenie. Nakładacie go wtedy na jakieś 10-15 minut i zmywacie z twarzy. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze później aplikować krem z SPF 50, no bo jednak kwasy uwrażliwiają skórę na promienie słoneczne i można nabawić się przebarwień. W każdym razie wracając do tego kwasu w kontekście ramion, ja na ramiona nakładam go na całą noc, bo tam skóra jest grubsza, więc nic się nie dzieje, rano zmywam go sobie i słuchajcie, przy regularnym używaniu tego produktu raz, no do dwóch razy w tygodniu na ramiona, bo na twarzy nakładam zwykle raz i to mi wystarczy. Słuchajcie, jestem w stanie pozbyć się tych niedoskonałości w naprawdę dobrym tempie, no maksymalnie półtora tygodnia, także słuchajcie, zabieram ten peeling kwasowy do łazienki, stawiam go, żeby nie zapominać o jego aplikacji dwa razy w tygodniu i ramiona znowu dojdą mi do normalnego stanu, bo tak jak Wam powiedziałam, troszkę ostatnio odpuściłam ten temat i no i niestety już ramiona dają o sobie znać. Także bardzo Wam polecam ten produkt zarówno do twarzy, ale również na ramiona, dekolt i na wszelkie miejsca, w których macie problem właśnie z niedoskonałościami, z krostkami. To powinno Wam znacznie pomóc i możliwe, że nawet totalnie rozwiązać ten problem. Także warto się nim zainteresować. Przechodzimy, moi drodzy, teraz do serum. Mam 3 serum. Pierwszym z nich będzie serum rewitalizujące, przeciwzmarszczkowe, które już, słuchajcie, zaczęłam oszczędzać. Ale słuchajcie, trzeba wziąć się w garść i zamówić to serum ponownie, tak samo jak jeszcze kilka innych rzeczy pielęgnacyjnych, bo zebrała mi się już cała lista właśnie do zamówienia. W każdym razie jest to serum Senel. Wygładza, nawilża, odżywia i regeneruje. To jest takie olejkowe serum, które ja bardzo lubię. Pięknie pachnie, pięknie zmiękcza skórę. Śmiało możecie go nakładać oczywiście wieczorem pod pielęgnację, pod kremy. Ja go lubię właśnie nakładać, nie na pielęgnację, jak to się wśród niektórych osób przyjęło, żeby olejki nakładać na koniec. Ja znacznie bardziej wolę olejki nakładać pod krem. Jak nałożę olejek na krem, to z kolei mam cały dzień tłustą twarz, taką właśnie pokrytą tym olejkiem, także znacznie bardziej polecam Wam aplikację olejkowych serów pod krem i ja mogę go stosować nawet, słuchajcie, pod makijaż, tylko wtedy nie nakładam zbyt dużej ilości, na to nakładam krem z filtrem później i aplikuję makijaż i wszystko wygląda pięknie i gładko. Co zauważyłam, to przede wszystkim bardzo wysoki stopień odżywienia, ta skóra jest zmiękczona w takim stopniu, jakiego nie daje Wam zwykłe serum na bazie wody. Właśnie olejkowe serum, też jedno jest takie z Basic Lab, które już mi się skończyło, żółte. Ono też jest super, bo właśnie tak pięknie otula skórę, zmiękcza, ale macie wrażenie, że ona jest tak dogłębnie zmiękczona. Bo zwykle te serum na bazie wody, one się wchłaniają, fajnie buzię nawilżają, ale nie ma tego efektu pupci niemowlaka, a tutaj faktycznie coś takiego się pojawia. Zresztą to widać, jak chętnie po to serum sięgam. Świetnie się sprawdza, ono zawiera też witaminę C w składzie, podobno bardzo dobrze przyswajalną. Jest to serum, tak jak Wam powiedziałam, przeciwzmarszczkowe. Ja wolę zapobiegać niż leczyć. Nie mam jakichś takich bardzo wyraźnych zmarszczek i też nie łudzę się, że produkt nakładany na cerę pomógłby mi zniwelować jakąś bardzo głęboką zmarszczkę, ale tego typu produkty przeciwzmarszczkowe mam wrażenie, że dogłębniej działają na cerę i faktycznie zapobiegają starzeniu się skóry i spowalniają ten proces. Zresztą tak samo jak krem z SPF,
skoro już wspomniałam o kremie z SPF, to nie ma co zwlekać, od razu powiem Wam o moim ulubieńcu. Już o nim mówiłam tutaj kilka razy, ale powiem szybko, że jest to Basic Lab lekka emulsja ochronna SPF 50, która już mi się kończy, także to jest właśnie kolejny produkt na liście, który muszę sobie teraz dokupić. Coś cudownego, świetny, lekki krem z SPF 50, który cudownie chroni, świetnie się sprawdza pod makijaż, szybko się wchłania, naprawdę same plusy, nie zapycha, nawet jeżeli, słuchajcie, nie oczyszczę twarzy dwuetapowo, najpierw olejkiem, bo czasami po prostu nie mam na to siły wieczorem, to on mi to wybacza. Oczywiście nie polecam Wam tego, polecam Wam z krem ze SPF-ami, w ogóle mocniejsze makijaże również zmywać olejkami i później dopiero nakładać żel, czyli tak porządnie tę cerę oczyścić, ale słuchajcie, mi osobiście i bez tego niejednokrotnie udało się skończyć bez żadnych dodatkowych krostek. Wspaniały krem, świetny naprawdę, jeżeli go kupicie, będziecie z pewnością zadowoleni. Ta wersja kremowa, gęstsza z Basic Lab już jest trochę bardziej wymagająca, jest gęstsza, bardziej myślę, że sprawdzi się osobom, które mają cerę bardzo suchą, ma troszeczkę taką właśnie gęstszą i też trochę bardziej tępą konsystencję. Ten krem jest leciutki, jest taki wodnisto-kremowy, także kompletnie nie ma żadnego problemu z odpowiednim jego rozprowadzeniem na skórze, także coś wspaniałego, też polecam. Ja w dzisiejszym odcinku powiem polecam jakieś 300 razy, ale wybaczcie mi to, po prostu taka jest już specyfika takich filmów. Przechodzimy dalej, bo chcę kontynuować z serum do twarzy, a ten SPF był takim małym przerwnikiem. Na szybko polecę Wam dwa sprawdzone serum. Pierwszym z nich jest moje ukochane serum, do którego będę wracać i wracam, ponieważ zawiera mój ulubiony składnik i no nie działa na mnie w żaden sposób negatywnie, wręcz przeciwnie, no cudownie moją buzię wyprowadził na odpowiednie tory. I mam tutaj na myśli Basic Lab Serum zmniejsza niedoskonałości z niacynamidem 10%. Ja mam to silniejsze stężenie, ale jeżeli jesteś początkująca z niacynamidem, to radzę najpierw wprowadzić stężenie niższe. Ja tak zrobiłam na początku, z tym, że u mnie to stężenie niższe po prostu słabiej działało, właściwie no, nie zauważyłam zbyt dużej poprawy mojej cery, a zaczęłam stosować właśnie to mniejsze stężenie. W ogóle wprowadziłam niacynamid, kiedy miałam dosyć spore problemy ze skórą i dopiero 10% faktycznie szybko przyniosło odpowiednie rezultaty, ale chcę Was uprzedzić, że ja też zaczynałam od mniejszego stężenia, także warto to rozważyć, zanim kupicie dziesiątkę, najpierw kupcie to 5%. I to jest serum, które nie dość, że właśnie łagodzi niedoskonałości, sprawia, że one się po prostu rzadziej pojawiają, to dodatkowo jeszcze zwęża pory. Faktura skóry się pięknie wygładza, oczywiście przy regularnym stosowaniu, dodatkowo buzia, mam wrażenie, staje się bardziej jednolita w kolorze, no bo nie pojawiają się niedoskonałości, to i nie pojawiają się blizny przebarwienia. Jeśli chodzi o składnik, jakim jest niacynamid, warto początkowo właśnie delikatnie, subtelnie go wprowadzać, zobaczyć, gdzie są te granice w Waszym wypadku, dlatego że on czasami, kiedy wprowadzicie go do swojej pielęgnacji, początkowo może spowodować większy wysyp, bo cera zacznie się oczyszczać. On sam sobie nie zapycha, ale może sprowokować właściwie dodatkowy wysyp i możecie się troszeczkę przestraszyć, także kupcie sobie piątkę, zaczynajcie od stosowania, wiecie, dwa razy w tygodniu, później można tę częstotliwość zwiększać i zwiększać też stężenie. I moi drodzy, mam jeszcze do pokazania jedną rzecz, to jest chyba takie najświeższe odkrycie, które ma jakieś 2 miesiące, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie bardzo chętnie, nałogowo wręcz stosuję ten produkt, przynajmniej raz w tygodniu, gdzie kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia, żeby nałożyć maskę, bo o masce będę Wam mówić na jakieś pół godziny na twarz, wiecie, siedzieć z tym, robić całą ceremonię mieszania, bo mam tutaj na myśli maskę algową, żeby to w ogóle nakładać na twarz, czekać z tym, później to zrywać, wiecie, dla mnie to był przerost formy nad treścią. W każdym razie jestem bardzo ogromnie zaskoczona, oczywiście pozytywnie, maseczkami algowymi z Bielendy. Ta jest moją ulubioną, bo zawiera niacynamid, ale są też inne i inne też stosuję, kiedy chcę bardziej na przykład nawilżyć cerę, to są tam też takie propozycje bardziej nawilżające, odżywcze. W każdym razie maska, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest Bielenda Professional, normalizująca maska algowa do twarzy z glinką białą, z niacynamidem i glukonolaktonem. Te dwie nazwy już tutaj się przewijały, glukonolakton w tym toniku żelowym z Linia, a jeśli
chodzi o niacynamid, no to niacynamid się powtarzał przynajmniej w 2-3 produktach. Serum z Basic Lab i ten krem z Koi też zawiera niacynamid. Zresztą żel Linia też zawiera niacynamid, o dziwo, mimo że ma tutaj w składzie kwas migdałowy, to mimo wszystko zawiera również kwas hialuronowy, niacynamid i pantenol. Pewnie po prostu w małych stężeniach, ale zawsze coś. W każdym razie, jak stosować taką maskę algową, żeby to było skuteczne? Przede wszystkim pod taką maskę algową, bo ona sama w sobie po prostu tworzy warstwę taką zabezpieczającą, dodatkowo nawilżającą, ale sama w sobie nie da Wam aż takiego fajnego rezultatu, jak wtedy, kiedy nałożycie pod nią sprawdzone serum. Czy to nawilżające, czy to właśnie jak chcecie zrobić sobie kurację z niacynamidem, no to wtedy nakładacie serum z niacynamidem i maskę algową z niacynamidem i wtedy działacie sobie tak bardziej przeciwtrądzikowo, przeciw niedoskonałościom. Ale jeżeli na przykład chcecie buzię nawilżyć, to sięgacie nawet po tę maskę, tyle że łączycie ją najpierw z tym serum z trehalozą bądź innym sprawdzonym nawilżającym serum. Tak rozpoczynacie ogólnie ten rytuał. Od serum, od ulubionego serum bądź od serum, które da Wam jakiś tam konkretny rezultat, jakiego oczekujecie. Później dobieracie sobie maskę algową, czy to jakąś bardziej nawilżającą, odżywczą, czy właśnie taką, która trochę podziała na niedoskonałości. I pamiętajcie o tym, żeby rozrabiać ją według przepisu. Ja już miałam różne, słuchajcie, wpadki. Mimo tego, że tak staram się, wiecie, trzymać tych proporcji, no to a to tutaj mi ręka zadrgnie, coś mi się wleje, wsypie za dużo albo za mało. Więc to ja jeszcze jestem cały czas w procesie nauki. Trzeba to dobrze wymieszać, żeby nie było takich glutów albo wyraźnych właśnie kawałków, ale też, żeby ta maska nie była zbyt wodnista i nie spływała z twarzy. Myślę, że tutaj wprawy prędzej czy później dojdę, wy również. W każdym razie, no taka maseczka, którą rozrobicie też troszeczkę słabiej, nadal będzie działać, tylko po prostu będzie troszkę bardziej problematyczna na twarzy, bo albo będzie spływać, albo będą jeszcze jakieś grudki na niej z nierozsmarowanego odpowiednio produktu w środku, bo ten produkt jest ogólnie pyłem, takim jak widzicie proszkiem, który mieszacie z wodą w odpowiednich proporcjach. Szybko nakładacie to na twarz, bo ona zastyga, robi się takim glutkiem w odcieniu takim mleczno-śmietanowym i czekacie, słuchajcie, z tym na twarzy jakieś 30 minut, później zrywacie z twarzy, to powinno, jeżeli dobrze rozrobicie konsystencję, łatwo odchodzić, ale jeżeli obawiacie się o Waszą linię rzęs, brwi, to zawsze można ją sobie zabezpieczyć tłustym kremem, brwi również, i wtedy żaden włos na tym nie ucierpi i też łatwiej się jej z twarzy pozbędziecie. I powiem Wam tak, po takiej maseczce algowej buzia jest po prostu mięciutka, jak pupcia niemowlaka, pięknie odżywiona, czujecie po prostu naprawdę zupełnie inną jakość tej cery. Ona później w takim fajnym, ożywionym stanie jest jeszcze dzień, dwa dni po aplikacji tej maski, czuć właśnie takie fajne, dogłębne nawilżenie. Także warto spróbować, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to naprawdę ja, sceptyk, jeśli chodzi właśnie o tego typu produkty, mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo to naprawdę działa. I jest warte świeci. Ta gra po prostu jest warta świeczki, bo poświęcacie temu powiedzmy 33 minuty i faktycznie później widać efekt przez jakieś 2 dni, czujecie po prostu taki naprawdę solidny zastrzyk odżywienia. Także tak, moi drodzy, to już by było wszystko na dzisiaj. Wygadałam, co miałam wygadać. Naprawdę są to produkty przeze mnie sprawdzone bardzo solidnie. I za nie mogę ręczyć się w 100%, cudownie mi się sprawdzają i mam nadzieję, że jeżeli skusicie się na któryś z tych produktów, to będziecie równie zadowoleni. Ten zestaw zabrałabym ze sobą z pewnością wszędzie, może wiecie, nie na jednodniowy, dwudniowy wyjazd, bo wtedy ograniczyłabym się do 3-4 kosmetyków pielęgnacyjnych, ale słuchajcie, gdybym gdzieś wyjeżdżała na tydzień, dwa, to na pewno tutaj ten zestaw byłby grany. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, koniecznie dajcie mi znać, czy stosujecie któryś z produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. Jeżeli tak, to jak Wam się sprawdza? Może też Wy mi polecicie jakieś fajne produkty pielęgnacyjne. W szczególności chciałabym jeszcze bardziej poeksplorować pielęgnację z drogerii, także śmiało polecajcie mi jakieś swoje sprawdzone hiciory. Ja przejdę się do drogerii, tak jak to robię raz na jakiś czas i kupię sobie zapas rzeczy i będę je skrupulatnie Wam testować i może nawet uda mi się porównać je z tymi produktami, które Wam dzisiaj pokazałam. Także dzięki serdeczne za uwagę, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, ściskam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa, 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 pa.